Budapeszt. Słyszeliście o mnie? Tak. Słyszeliście, bo dzisiaj za kilka lat zaledzie twoją grę terenową. Hej, ludzie! Gościem dwa zeklęczy, widział na was na oczach, zalewają miasto. Musimy coś tu zrobić! Muszę coś z tym zrobić. Uważnie obserwujcie, co będzie się działo. Proszę państwa, witam serdecznie Mariusz Kleszczonko. Co tu się dzieje? Proszę mi powiedzieć. Wrócimy do naszego zakątka kleszczowego, żeby podpatrywać, jak idzie mieszkańcom przygotowanie się do inwazji kleszczy. Dla państwa telewizji Biokleszcz, Mariusz Kleszczonko. Zabija 400 kleszczy na minutę. Okej, okay, a na jakie paliwo on funkcjonuje? O, na biopaliwo. Na biopaliwo, proszę zauważyć, na specyficzną broń OFF. Gdyby czuje ruch, sika. Ach, sprawdzone. Lecimy do następnej grupy. Uwaga, uwaga, tutaj kleszcz niższy niż wyższy. Proszę nam opowiedzieć o waszym pojeździe. Raz. Halo, halo, jesteś tam pan? Dar. Dobra, rozumiem, że nie dogadamy się tutaj. Oni już zaczęli mówić po kleszczowemu. Nawet się ubrudziłem. I jeszcze jedna ekipa. Tutaj, proszę bardzo. Tutaj jest przód. Widać to po wielkiej paszczy kleszcza. Niech nam trochę opowiedzą o swoim pojeździe. Zasilamy energią świetlną. A jak dzisiejszy pochmurny dzień, jak sobie poradzicie? Mamy baterie. Macie baterie? Jakie baterie? Ekologiczne baterie. Mariusz Kleszczonko i Filip Jokner z Kleszczowego Zakątka. This is an